Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Polska na dzień dobry, wydanie piątkowe, prawie weekendowe. A moim kolejnym gościem jest pan Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam z Gdańska. Nie tak ciepłego jak Warszawa, ale przyjemnego. Panie redaktorze, zatem jaka pogoda w Gdańsku dzisiaj? Słonecznie, ale świeżo, 13 stopni. To może ta bryza morska? Może odświeża umysły, może nie wszystkie. Tak, trochę jodu, trochę bryzy morskiej. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, co wydarzyło się jednak w Warszawie wczoraj w parlamencie. Mam tutaj na myśli wystąpienie pana Rusłana Stefanczuka, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, który powiedział, że wspólnie przywrócimy z niepamięci imiona tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce, bez zakazów i barier. Czy pana zdaniem te słowa to jest otwarcie drogi do ekshumacji? Oczywiście mówimy tutaj o Wołyniu, o rzezi Wołyńskiej. No, niewątpliwie padły słowa, które nie mogą nie zostać usłyszane w Polsce. Reakcja polskich parlamentarzystów, polskiego parlamentu pokazuje, że dostrzeżono pewną zmianę w sposobie odnoszenia się polityków ukraińskich do zbrodni ludobójstwa. Ale na Polakach, na Wołyniu, do rzezi wołyńskiej, mówiąc wprost, motywowanej głównie pobudkami etnicznymi, można mówić i mówi się o ludobójstwie Polaków. Natomiast podobnie jak pan poseł Śniadek z Gdyni, no nie do końca jestem tym przemówieniem przekonany, nie do końca ono chyba, nie wiem, czy mogło być ze względu na uwarunkowania wewnątrz ukraińskie, bardziej asertywne wobec własnej historii, bardziej odważne, ale myślę, że zważywszy na miejsce na polski parlament, mogło być jednak krokiem nieco bardziej energicznym w stronę tej dramatycznej przeszłości. No myślę, że takim dobrym znakiem na przyszłość byłoby przynajmniej odniesienie się do śmierci dwóch polskich obywateli w Przewodowie, którzy niczemu nie zawinili, zginęli będąc ofiarami wojny, którą Rosja wytoczyła Ukrainie. I myślę, że to są właśnie takie drobne gesty, takie, które budują, powiększają pole tego zrozumienia i tej współpracy. No wydaje mi się, że w ogóle w związku z tą rocznicą dramatyczną 80. rzezi wołyńskiej, być może polski parlament, który tak ciepło przyjął wystąpienie, czy dość ciepło przyjął wystąpienie pana Stefanczuka, powinien rozważyć wysłanie kilkudziesięciu polskich delegacji parlamentarnych z wieńcami biało-czerwonymi, z kwiatami do wszystkich znanych miejsc zbrodni. Jeżeli taka polska inicjatywa zostanie zaakceptowana, nie będzie kontestowana, nie będzie w różny sposób hamowana, to można powiedzieć, że to przemówienie pana Stefanczuka rzeczywiście stanowi pewien istotny element na drodze do znalezienia pojednania nad grobami tych nieszczęsnych Polaków, których Ukraińcy z zimną krwią mordowali. I to chyba jest w tej chwili początek takiej drogi. Mam nadzieję, że na tym jednym oświadczeniu politycy ukraińscy nie poprzestaną. Polska zrobiła tak dużo i tak wiele, że mamy prawo w sytuacji dla Ukraińców dramatycznej, że mamy prawo chyba oczekiwać, że ze strony ukraińskiej też padną dalej idące deklaracje. Panie redaktorze, jeśli chodzi o to wystąpienie, o te deklaracje, to odnoszę wrażenie, że to było znacznie więcej niż to, co na przykład do tej pory powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No niewątpliwie i te oba wystąpienia w Warszawie, poprzednie prezydenta Zełenskiego i obecne, różnią się, więc można powiedzieć, że jest to krok w stronę przeszłości, ale taka próba znalezienia bardzo znaczącego wspólnego mianownika dla tych wydarzeń z historii, no, nieco gwałci polską pamięć o tych wydarzeniach.
Do tego tematu na pewno będziemy wracać, ponieważ w lipcu 80. rocznica rzezi wołyńskiej. A teraz skupmy się przez chwilę na kampanii wyborczej. Już wkrótce, 4 czerwca, marsz w Warszawie, który organizuje Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ponoć mają przyjechać ludzie z całej Polski. Tomasz Lis ogłosił na Twitterze, że ten, kto nie przyjedzie, ten popiera Prawo i Sprawiedliwość. Absolutnie nie ma tutaj żadnych zwolnień, żadnych usprawiedliwień. Każdy ma być na marszu. Podejrzewam, że z Gdańska też przyjadą zwolennicy Platformy Obywatelskiej, bo jednak no nie jest to tajemnicą, że Gdańsk jest zdecydowanie bardziej platformerski. Panie redaktorze, czego się pan spodziewa po tym marszu? No, jaka frekwencja byłaby tutaj satysfakcjonująca? Bo mam wrażenie, że ten balon jest pompowany już od dłuższego czasu. Tylko właśnie, co z tym balonem? Ja mam taką refleksję, może trochę futbolową, ale ponieważ lider Platformy Obywatelskiej przez całe lata przedstawiał się jako wytrawny piłkarz, co nie do końca jest prawdą, to chciałbym powiedzieć, że to mi przypomina trochę marzenia kibiców i wspomnienia kibiców o drużynie Kazimierza Górskiego. Ojej, ale to, kiedy to było? No więc liderzy Platformy, organizując 4 czerwca ten marsz, przypominają mi kibiców futbolu, którzy nie mając bieżących sukcesów, nie mając bieżących satysfakcji, nieustannie tęsknią do wydarzeń historycznych, cokolwiek mitycznych, i taką mitologią, którą Platforma Obywatelska próbuje zawłaszczyć dla siebie, są częściowo demokratyczne wybory z czerwca 1989 roku. Przypomnę, że to nie pierwszy przypadek w historii tego ugrupowania, kiedy 4 czerwca służy jako rekwizyt wojen partyjnych, plemiennych. 4 lata temu tego samego dnia ogłoszono 21 postulatów, propozycji, przedłożeń samorządowych, które w istocie były zaczynem rebelii polskich samorządów wobec państwa polskiego. Więc trochę jak pijany płotu, z braku pomysłów na przyszłość, liderzy Platformy czepiają się przeszłości. 4 czerwca to nie jest data, którą wszyscy w sposób którą wszyscy Polacy chcieliby tak sakralizować, jak Platforma Obywatelska dla celów bieżącej walki politycznej. Na dodatek uważam, i to warto może też podnieść, że jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, więc ci wszyscy pięknomówcy z Platformy, którzy tak się troszczą o środowisko, organizują kilkadziesiąt, kilkaset autokarów, którymi będą jechali do Warszawy, zanieczyszczą środowisko. Ale może to będą, panie redaktorze, może to będą elektryczne, chyba jest jakaś stacja. Aż tylu nie ma w Polsce. Ale stacja chyba jedna jest w Krakowie ładowania. No, to dojadą za rok. Także uważam, że jest to całkiem poważnie, uważam, że jest to marsz donikąd i nie wiadomo po co. Obywatele decydują, kiedy są wystawione urny w dniu wyborczym. Dziś nie wiadomo, dlaczego ktokolwiek miałby wybrać, czy też ktokolwiek miałby wybrać Platformę Obywatelską. Przypomnę światłą wypowiedź senatora Kleiny w Radiu Gdańsk, który zapowiedział, że nie ujawni programu gospodarczego, nie on osobiście, tylko Platforma, bo może on być szkodliwy dla polskich przedsiębiorców. Więc warto słuchać tych przypadkowych często niedyskrecji, bo tam się kryją prawdziwe zamierzenia polityków Platformy dla kształtowania polskich spraw. Panie redaktorze, to może, skoro oczywiście no, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Platformę Obywatelską, to może jednak trzecia droga, jak określa Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 swoją koalicję. Rzeczywiście uważa pan, że to jest jakaś siła polityczna, jakaś trzecia droga, jakaś alternatywa? Myślę, że tak naprawdę spór toczy się o to, czy istotą tego sporu jest to, co kiedyś trafnie zdefiniował przewodniczący pan prezes Kaczyński. To jest spór między Polską liberalną, Polską sytą, a Polską solidarną, czyli Polską odpowiedzialną za pewną harmonię w ekosystemie społecznym. I za tą harmonią, za tym sposobem reagowania czy aktywności państwa na bieg spraw publicznych, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze społecznym, sportowym, etycznym, Polacy się opowiedzieli już w wyborach
dwukrotnie. No, Platforma jest więźniem swoich przeszłych marzeń o nieskrępowanym wolnym rynku, który wynagradza i karze, wynagradza tych, którzy są bardziej zręczni, bardziej chciwi, bardziej bezwzględni, a karze tych, którym z różnych powodów w życiu się mniej wiedzie. To była wizja Polski, w której bogactwo kapie z obficie zostawionych stołów, a obywatele mniej zamożni mają szansę na łaskę filantropów. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, do widzenia. Państwu również bardzo dziękuję za to, że byli państwo z nami. To był Poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Już za chwilę na antenie Telewizji Republika program Smaki Lasu, a ja widzę się z państwem ponownie już jutro w sobotnim poranku od godziny 7:35. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.